I na koniec podinspektor Andrzej Jamry i chyba już niestety ostatnia wypowiedź tego policjanta ostrowskiej drogówki, którą posiadam w swoim archiwum. Ale jakże podobna do poprzednich. Jeżeli chodzi o dalsze wyposażenie techniczne roweru, to oczywiście jeden sprawny hamulec. Hamulec Flintstona, czyli własne pięty, niewiele nam się przyda, kiedy wtarnie nam jakiś pies, kot, bądź ewentualnie człowiek nam wejdzie przed rower. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać, pomijając fakt, że samemu możemy wybić zęby.